Witam, proszę Państwa, na trzeciej edycji PVP w Kingwinie w Gdańsku w Metropolii. Niedługo zaczynamy. Ludzie się zbierają powoli, bo w jednoczesnym czasie odbywa się Kangaskhan Ride Day. I są osoby, które wiemy, że na przykład poleciały na ileś tam Kangaskhanów i na turniej jeszcze wpadną. No, także mamy 10 minut do rozpoczęcia. Na razie osób jest spoko, mam nadzieję, że będzie więcej, bo turniej jest zacny, nagrody są zacne. I widzimy się na pierwszych walkach. Pokażę swoje walki, pokażę innych walki. Może jakiś wywiad nagramy, tak jak na wcześniejszym turnieju. No, zobaczymy, co tu się dzisiaj będzie działo. Nie wiem, kto dzisiaj wygra, bo nie ma Skopo. A jak jest Skopo, to prawie wiadomo, że Skopo wygrywał. No ale że Skopo zrobił, co zrobił, no to go nie ma. Jak nie wiesz, co zrobił Skopo, to serdecznie zapraszam na Discord. Więc na początek myślę, że będzie proste pytanie. Ile jest form alone? Schowaj. Kto za odpowiedź pierwszy nie podbiega? Ja powiem, bo zakończę. Nie, 32. Z jednego punktu widzenia nie jest. 34? Ale jeszcze 34. Też nie, 34. 30. Nie ma zgadywania, tak. 28. 28 to jest poprawna odpowiedź. Gratulacje. Dobrze, bardzo trzeba z gadżetami, pomnikami. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od razu. Możemy pojechać z kolejnym pytaniem. To będzie takie trochę trudniejsze. Który z tych Pokemonów ma imię znanej postaci Dragon Ball Z po japońsku? Infernape, Reniculus, Articuno, Karakosta. Karakosta. Nie. Też nie. Articuno. Nikt nie był pierwszy. No. Poprawna odpowiedź to Articuno i może wytłumaczę dlaczego, bo nie każdy może wiedzieć. Więc w języku japońskim Articuno i antagonista Dragon Ball Z Frieza są nazywani Furiza. To jest takie specjalne i z taką kreską. Po polsku mamy powiedzieć, że lodówka, tak. To była racja. Gratuluję. A my za chwilę przechodzimy do rundy drugiej. Kolejne pytania w dalszej części. Dobra, więc tak. Który z poniższych Pokemonów jest najmniejszy? Ralts, Wishmur, Roselia, Joltik. Ralts. No i... odpowiedź? Joltik, poprawna odpowiedź. Jakby ktoś chciał wiedzieć, Joltik ma od 0,04 do 0,1 metra wzrostu, więc jest najmniejszy z tej całej czwórki wymienionej. Brawo! Gratuluję, gratuluję dla Ciebie. A my za chwilę zaczynamy rundę trzecią. Po rundzie trzeciej będzie dłuższa przerwa, przynajmniej te pół godziny. Coś można zjeść, wyjść, zadać potrzebę. Powodzenia. Okej, czas na jakieś moje pierwsze walki, żeby nagrać. Mam rundę trzecią, ja mam jedną rundę wygraną, jedną rundę przegraną. Zobaczymy, co będzie teraz. Widzę, co tutaj ma przeciwnika, raczej przeciwniczka w tym momencie. I ja sobie tutaj szybko patrzę, analizuję i wybieram sobie, proszę Państwa, to. Cyk, 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 cyk. Wybierzemy to w ten sposób. O to, tak. To i to. To i to. No ja nie mogę jakoś rewelacyjnie zagrać, bo ja nie mogę wygrać. Więc może nawet czasami się po prostu... Może to wyglądać tak, jakbym chciał się podłożyć. No ale zobaczymy. No dobrze, nie jest źle, jeżeli chodzi o lid. Zawsze mogło być gorzej. Na przykład mogę mieć na lidzie Medichama, a wtedy na przykład już kolorowo by nie było. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ładujemy oczywiście atak. Excellent. Dziwię się, że poleciała tarcza. Ja tutaj nie tarczuję, mogę spokojnie sobie jeszcze przeczekać. I ogólnie turniej jest spokojnie, nie było żadnych problemów. Nikt do nikogo nie ma żadnych, że tak powiem, pretensji.
Dobrze, ja tutaj sobie użyję tarczy. Jak nie użyję, to nie przeżyję. I spróbujemy zrobić mały myk. Dobra. I spróbujemy, zapaliśmy, nie zapaliśmy, czyli jeszcze brakowało energii, ale nie tarczujemy. Nie tarczujemy, zobaczymy co z tego nam tutaj wyniknie. Foreplay. Ja tutaj Aerial walił, a nie Foreplaya. Oho, zmiana Pokemona. Teraz zobaczymy w co ten Aerial Ace nam wejdzie. O, przegapiłem jedno skrzydełko. Scrafty. Okej, nie rozumiem tej zmiany na Scraftiego, naprawdę. Na pewno gra Power Up Punch Foreplay, więc... No nie, no tak szczerze nie rozumiem tego switcha w Scraftiego. Zwłaszcza gdy ja mam ten Aerial Ace, tak? I będę kichać. Zdrowie. Oho. Niektórzy by powiedzieli, tak się kicha na kielichę. No właśnie. I ogólnie jebać Hiszpana, nie? Bo zaspał, nie przyjechał. Hiszpan. Musisz się jakoś zrehabilitować. Czy ty wstaniesz do Berlina? Ja myślę, że on do Berlina to wstanie dzień wcześniej, nie będzie spać. I teraz tak. Łapiemy energię. Szybki switch. Idealnie. Łapiemy Para Puncha albo Foreplaya, ale raczej myślę, że Para Punch. Aha. Bardzo dobrze. Dopierdalamy tego Scrafty fastem i obojętnie co wychodzi, lecimy najpierw Potion, żeby obniżyć defa. I wchodzi Mandibuzz. Więc nawet jakbym użył Earth Powera, to byłoby to totalnie bez sensu. Więc lecimy dalej. I od razu drugi Potion Fang, bo mamy energii dużo. Dużo energii mamy. Aga, mikrofon dobrze złożony. I może nawet... Okej. Okay. Jest. Ja tutaj tarczy nie używam, jest to całkowicie bez sensu. Nie będziemy marnować tarczy na kawałek Mandibuzza. Dobra, i ja teraz wyjdę sobie Medichamem, żeby już sobie dozbierać chociaż ciut energii od jednego fasta. I mamy Nidoqueen. Mamy... Wiecie co? Mogą nawet to... Jak nie wejdzie ten Ice Fang, to od razu wchodzę z Psychika, bo nie zwróciłem w ogóle... Nie zwróciłem uwagi, że przecież już tarczy nie ma, ale dobra, wchodzi Ice Fang. To jest super efektywne, ale już zrobimy to w ten sposób, że użyjemy tego Ice Puncha. Nawet zrobimy to w ten sposób, że nazbieram sobie energii. Użyję trzeciej tarczy, jaką jest Mandibuzz i... Ajajaj, prawie przed ten Aero Ace. No dobra, no i tak mam tarczę. I tak mam tarczę, więc użyję tej tarczy. Chciałem wygrać to bez używania tarczy, ale za szybko tego Mandibuzza wrzuciłem. Potion Fang. Ice Punch. No i mamy pierwszą walkę w trzeciej rundzie na plus dla mnie. A ja nie mogę wygrać. Muszę przegrać, nie? No, tak wygląda sytuacja, proszę Państwa, tak wygląda turniej, taka jest meta, takie są Pokemony. Nie będę dłużej swoich walk nagrywał, bo mamy tu już 5 minut prawie gadania, a nie ma co po prostu przynudzać. Zobaczymy się dalej w trakcie turnieju. Pokażę Wam również, jakie zajebiste żarcie, które można wpierdolić. No. Rozmiar wielki, robi wrażenie. Podwójny burger wołowy z bekonem, serem oraz dostępnymi tymi warzywami. Rozmiar robi wrażenie. Ale czy smak będzie robił? Przekonajmy się. Sprawdzamy jak. Sprawdźmy tego w porę. Wiecie co? Robi wrażenie. Wiem, proszę Państwa, mamy długą przerwę. Pójdziemy teraz coś zjeść. Przy okazji zobaczymy, czy mamy Shiny Kangaskhan, bo mamy rajdę na Kangaskhana. I nie jest Shiny. Nie jest Shiny. 1471, nie wiem pojęcia, co to jest. Może zapiemy szybko, to się dowiemy. Hopa. Mamy Excellent Throw. Dostałeś? Tutaj mamy Orlesa na przykład, nie? Pierwsza kulka, proszę Państwa. Nie ma lipy.
Sprawdźmy IV. 15, 15, 13, mogą być lepiej. A ja idę zjeść. Co idę zjeść? Takosy? Takosy. Takosy. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają takosy. Proszę państwa, wtedy słychać różne rzeczy, bo ludzie robią AR fotki, bo jest na to konkurs. A ja wam pokażę takosy. Tak wyglądają takosy. Robią wrażenie, nie? Tylko ja mam problem. Tu jest pomidor. Ja nie wiedziałem, a ja nie mogę pomidora jeść. Więc będę musiał jakoś zaraz wydłubać. Bulbazaur nie jest shiny. Jeszcze proszę państwa frytki z batata. Też robią wrażenie. Zresztą zawsze tu jedzenie robi wrażenie. Mamy jeszcze trochę przerwy. Niedługo runda numer 4, a rund mamy ile? 5? 6 rund nawet, proszę państwa, niesamowite emocje jak na łące, jak ci goni Bedryl, to tak to wygląda, więc ja idę po widelec, będę walczył z siekanym pomidorem, miejmy nadzieję, że wygram ja, a nie pomidor. A właśnie, w ogóle zauważyliście, że Kangaskhan, mega Kangaskhan, to jest chyba najgorsza matka w Pokémon GO. Skubana wywala swego kangura z torby, mówi wypierdalaj na zewnątrz i każe się napierdalać w pierwszej linii w ogóle, no mówię wam, masakra, nie? Matka, taka typowa matka. Proszę pana, to mam churrosy sponsorowane od Craftera, podobno robią wrażenie, maczamy to w sosie czekoladowym. Sos czekoladowy jest gęsty, uwaga. Robią wrażenie, są dobre, naprawdę. Sos czekoladowy jest czekoladowy. To nie jest tak za komuny, że wyrób czekoladopodobny. Dobra, naprawdę dobra. Runda czwarta dobiega końca, za chwilę runda numer 5. Teraz będą dwa ostatnie pytania quizowe. I tak. Jakim Pokemonem jest numer 701 w Pokédexie? Telefony chować, kto będzie sprawdzał to... A jakie są odpowiedzi? Nie ma odpowiedzi. Nie ma? Nie ma. 701. Jaki teraz Pokémon w Pokédexie? Ja bym mógł spróbować strzelać do 150. Słucham. Melpan? Nie, nie Melpan. Aha. Weź podaj tam trzy jakieś podpowiedzi. Ale no. Nie mam. Wiem, ale masz odpowiedź. Powiem tylko, że to nie jest... Nie, że to nie jest najnowsza generacja. Trochę do tyłu jednak. Trzeba pomyśleć. No, 701, jaki to, jaka to może być generacja? Siódma. No. O, czekaj. Tak, Haulucia, to jest poprawna odpowiedź, brawo. Może być raz. Gratuluję, proszę bardzo. I pytanie numer dwa, kwizowe już ostatnie, bo więcej nie mam dla was już upominków, które będę wam zadać. Ciężkie. Ciężkie? Nie, proszę. Dawaj. Weź, bo, żeby się Adik ten zastanowił. Ile mam subów na kanale? 20. Można się pomylić o 3. 23 700. Za długo myślisz. Okej. Kto był głosem detektywa Pikachu w tytułowym filmie? Moment! Odpowiedzi muszę podać. Chwila. Nie umiem się bawić. Justin Smith, Billy Knighty, Ryan Reynolds. Był pierwszy na sobie Radnik. Przede pierwszy. Dobra, odpowiedź. Dobra, odpowiedź. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję. A za chwilę pojawi się tabela i zapraszam na rundę numer 5, czyli rundę przedostatnią. Adik, odoczeramy potem. Więc tak, turniej dobiegł końca, znamy wszystkie wyniki. Najpierw ogłosimy, kto zdobywa nagrody za najlepsze zdjęcia AR, AR+. I tutaj może jeszcze wyświetlimy, żeby było widać, kto dokładnie. To są trzy zdjęcia, które stwierdziliśmy, że nagrodzimy, więc ja serdecznie zapraszam. Już mówię kogo. Ja serdecznie zapraszam... Nie, ta kaska. No panią mnie, bo już mi to z daleka. Ciebie też poproszę, Olszaku. I teraz mam drugą zagadkę, jak to się tak. Ksero? Jeszcze raz jak? Ksero Lisino. I jeszcze mamy... Brinksa, który już przedstawił wcześniej. Także te trzy osoby mają najlepsze zdjęcia. Proszę bardzo.
Nagroda od Jingiela, autocatcher od Bruka i jeszcze inne ciekawe upominki. I każdy oczywiście dostaje to samo. A i tam są jeszcze oczywiście kubki. To daj jeszcze po autobroku, co? Opaski jeszcze im daj. Opaski, tak, właśnie, opaski. Jedna opaska, druga opaska, proszę bardzo, do środka. I trzecia opaska. Dziękuję bardzo, a teraz czas poznać zwycięzców dzisiejszego turnieju. Za chwilę, za chwilę. Już. A więc najlepszy młody uczestnik na trzeciej edycji jest to trener Oskar 999. Dwie dziewiątki czy trzy dziewiątki? Nie. Cztery dziewiątki, to na dyplomie masz dwie dziewiątki. Do 1500. Piąty ten. Proszę bardzo. No to patrzysz po prostu. Najpierw dyplom i zaraz przejdziemy do nagród. I trener Oskar tym razem dostaje, bo dzisiaj nagród mamy naprawdę dużo, dlatego tutaj muszę się wspomagać. Mamy oczywiście opaskę i zrobimy to w ten sposób. Chodź tutaj. Proszę bardzo, proszę sobie to otworzyć. I tutaj będziemy tak. Więc tak, najlepszy zawodnik wygrywa opaskę od Brook Autocatcha. Proszę bardzo. Również do tego mamy ładowarkę bezprzewodową, również od firmy Brook. Również mamy słuchawki douszne od firmy Genesis. Do tego jeszcze jest myszka od Genesis Krypton 555. Podkładka również, też od Genesis, sygnowana grą World of Warships. Proszę bardzo. I mamy również jeszcze Pikachu Boxa od sklepu Basta Center Shop, czyli ode mnie. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy już tutaj do... Ej, zdjęcia nie mam jak robić. Ktoś musi wziąć drugi aparat i zdjęcia robić. Chodź, a ty będziesz robił zdjęcia. Pozdrawiam Shiny Huntera. Do momencik. Nie ma Hiszpana, to nie mam drugiej ręki, no. Miałem Shiny Huntera pozdrowić. Jak to się robi? Daj, no, weź, bo ty jesteś po alkoholu, to może nie. Nie, nie, no da radę, no. Dam radę. Aga, da radę. Tym tutaj. Tym. No, no. Tym tu. Ale na tle tego, tu, tak, macie tak, ładne tło. Zapraszam na tło. 3, 4, 3. Pięknie. Gitara. Super. Ok, więc teraz tak. Trzecie miejsce tym razem zajmuje Yeti Żyje. Gratuluję. Pomyliłeś. Co? Pomyliłeś. Drugie miejsce. A trzecie teraz masz powiedzieć. Trzecie miejsce, przepraszam. To trzecie miejsce zajmuje moralny Karzel, nie każą, tylko Karzel. To nie ma polskich znaków. Aha, czyli dobra, dostajemy przy Karle, okej. Okay. Gratuluję bardzo serdecznie, to też daję torbę na nagrody. Ej, ale młodemu nie dałeś torby z JBL-em. A rzeczywiście. Możesz mi dać. To potem tego jest za dużo tym razem. To potem podejdę. Potem podejdzie, potem mu dam. Okej. Okay. Proszę sobie otworzyć i wrzucamy do środka nagrody. Ale mniejszą mogłeś dać chyba. Za trzecie miejsce oczywiście jest opaska od Bruka Autocatch. Do tego mamy słuchawki Genesis. Proszę bardzo. I do tego mamy jeszcze... Flapebę. Flapebę, czyli ten mały tutaj upominek jeszcze. Również są karty Pokémon, taki blister jeden. No i to mamy wszystko. Dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz. I do zdjęcia jeszcze, zapraszam do zdjęcia. Jeszcze, żeby było na tym, na tyle, tak? Sponsorzy, żeby się cieszyli. 3, 4. I teraz. Super. Dobrze, to teraz miejsce drugie, czyli teraz zapraszam Yeti Żyje. Gratuluję. Proszę. To jest torbę otworzyć. Nie ma nic, że wszystko ja. I za miejsce drugie oczywiście opaska Autocatch od firmy Brook. Dodatkowo mamy ładowarkę indukcyjną, również od firmy Brook. Podkładka. Tutaj może mi się teraz trochę popsuć. Albo nie, proszę bardzo. I do tego jest myszka, również oczywiście Krypton 555 firmy Genesis. I list
Blister Cut, czyli przypad blister od Was na Center Shop. Proszę bardzo, mamy wszystko. I jeszcze torby z GBL. I torby z GBL, no nie, tak będzie. I torby z GBL z upominkami, znowu zapomniałem, proszę. Także jeszcze tutaj od razu rozdam tym, którym zapomniałem. Proszę bardzo, Karma, chodzi ten nikak tu bar, tak nikomu nie. I Oskar też od razu dzisiaj zaprasza. No. Upominki od JBL-a, od Genesisa, od Bruka, od wszystkich. Proszę bardzo. Teraz czas na zdjęcie. Adik. Dobra. Dara. Dobra. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. Proszę, nie zrobiło zdjęcia. Nie zrobiło zdjęcia. Nie zrobiło. O, teraz zrobiło. I teraz miejsce pierwsze. Zapraszam Nickname'a. Brawo. Gratuluję. Że tym razem puchar, statuetka ląduje w twoje ręce. Gratuluję. I myślę, że najłatwiej będzie w sobie plecak od Genesis otworzyć, będziesz podawał wszystko tam do środka, tak będzie najwygodniej. Więc oczywiście AutoCatch Lightning firmy Brook. Proszę bardzo. Podkładka od Genesis. Słuchawki od firmy Genesis również powoli, nie słyszymy się. Nie wchodzi? Wchodzi. Torbę też dostaniesz. Okej. Okay. Słuchaweczki. Ładowarka indukcyjna. Myszka Kryptor 555. Tu jeszcze kolejna torba od firmy Brook, żeby wszystko się zmieściło. Okej. Okay. I tego boksa Pikachu. Wrzucę ci tutaj, żebyś mógł się jakoś zabrać. Dobra. I tak myślę, że będzie w karę lepiej. Także gratulujemy zwycięzcom. Oczywiście jeszcze szybkie zdjęcie. Chyba to trzyma. Zapraszam was. 3, 4, 3. Dobra. Super. Także dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam tutaj wszystkich do wspólnego zdjęcia. Miejmy nadzieję, że widzimy się na edycji numer 4. Kiedy ona będzie, tego jeszcze nie wie nikt. Także wszystko było ładnie, dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia.